Nazywam się Ola, jestem wolontariuszką Domu Nadziei, ale też Fundacji Słowa Pokoju. Przychodzę tutaj pomagać w przygotowywaniu posiłków dla osób bezdomnych, które są wydawane pod Solarisy Pokoju. Jak długo się tym zajmujesz? Ja jestem jedną z osób, które tutaj są najdłużej w ZUP-ie. To już będzie ponad 2 lata, bo już fundacja trochę trwa, nasza. Długo chyba będzie, że nasza fundacja już ma 4 lata działalności, tak naprawdę. Także my już działamy dość długo, bo pierwszy Dzień Ubogich, Światowy Dzień Ubogich, był w 2017 roku. Wtedy właśnie powstała idea ZUP-u Pokoju. Tutaj należałoby sięgać, szukać korzeni Domu Nadziei, Śniadania z Nadzieją i ZUP-y w Opolu, która tutaj działała. I na podstawie tej pierwszej ZUP-y, która działała pod Solarisem w 2017 roku, powstały te dwie organizacje. Śniadanie z Nadzieją, Dom Nadziei, Fundacja ZUP-a w Opolu. No i tak to się kręci. Mam na imię Kasia, przychodzę na ZUP-ę już 4,5 roku. Zaczynaliśmy od miejsca u Franciszkanów, gdzie rzeczywiście gotowaliśmy zupę sami. Byłam wtedy szefową kuchni, jedną z szefowych kuchni. I moja praca polegała na tym, że trzeba było dopilnować całości, czyli od ugotowania każdej marcheweczki do rozdania jej na placu, a później do posprzątania. Ja w ZUP-ie nie zajmuję się tylko gotowaniem czy robieniem kanapek. Jest to taka jakby moja druga pasja. Lubię pomagać ludziom i lubię pomagać tym ludziom, którzy są na samym dnie, czyli tym, nad którymi się nie każdy pochyli, no bo ten człowiek nie jest pachnący, nie jest czysty. Ja mam taką ekipę, która mnie otacza w mojej miejscowości, w której mieszkam i w mojej gminie, która dostarcza mi wielu rzeczy, które są tutaj potrzebne. I tak naprawdę przez ten czas, kiedy jestem w Fundacji ZUP-a w Opolu, to nauczyłam się trochę takiego też żebractwa, bo ponieważ jak wiem, że można coś od kogoś dostać, to nie boję się o to poprosić. Po prostu dzwonię, proszę, dowiaduję się i tak naprawdę wiele rzeczy, które tutaj dostajemy, to moi sąsiedzi, moi znajomi, mieszkańcy gminy Ugniany pomagają jak tylko mogą temu domowi. Mam też taką ekipę dziewczyn z Dobrzenia, które robią nam zbiórki, pieką ciasta z różnych okazji, z okazji Wielkanocy czy Bożego Narodzenia. Jest z nami taka Asia duchem, która robi nam bardzo dużo dobrego, na przykład kilka razy w roku ofiarowuje nam po kilkaset jaj, więc to są rzeczy takie materialne, które ktoś dostarcza. Tych ludzi nie widać tutaj, ale oni z nami są, to są nasi tacy cisi wolontariusze, którym dziękujemy, staramy się jakoś podziękować. Ale to oni też robią ogromną pracę dla nas, bo gdybyśmy nie mieli wsparcia materialnego, finansowego, to nie dałoby rady tutaj pracować. Witam, mam na imię Grzegorz. Przyjeżdżam tutaj razem z moją żoną Anią i z koleżanką Jolą. No już 2 lata. Zaczęło się to od tego, że 2 lata temu na jesień, jak była druga fala pandemii, brakło wolontariuszy, no i tutaj Fundacja ZUP-a w Opolu zgłosiła takie zapotrzebowanie na wolontariuszy. I mimo tego, że nigdy wcześniej z żoną żeśmy nie zajmowali się niczym związanym z wolontariatem, postanowiliśmy, że spróbujemy, przyjedziemy. No, przyjechaliśmy raz, spodobało nam się, no i od tej pory działamy w sekcji rozlewaczy zupy, bo tutaj jest, sekcje są, każdy jest w innej sekcji. Ja przyjeżdżam z Prudnika tutaj już 2 lata i no i rozlewamy zupy gdzieś około 60-70 porcji. Także tutaj są różnego rodzaju smaki te zupy. Kiedyś była ogórkowa, była kapuśnia, dzisiaj mamy grochówkę.
Także jest to potrawa taka gęsta, smaczna, soczysta i inaczej, bezdomni chwalą to, że jest coś właśnie takiego dobrego i ciepłego. Jestem Janusz w Zupie Opolu, biorę udział już prawie 2 lata. Różne rzeczy robię, czasem robię kanapki, czasem rozlewam zupę, czasem ją kapsluję, czasem ją fleczeruję. A jestem wolontariuszem, tak zostałem wychowany. Robienie dobra dla innych osób jest gdzieś tam w głębi mego serca rzeczą priorytetową i rzeczą wyjątkową. Jestem Grzegorz, jestem w zarządzie Zupy. Moje obowiązki zwykle sięgają poza sobotę. Czasem coś trzeba kupić, czasem coś trzeba załatwić. Więc kiedy przychodzi akcja sobotnia, występuję nieraz w roli takiego libero. Czyli szukam sobie miejsca, gdzie jest coś do zrobienia. A potem przechodzę do jakiegoś innego zadania. Nieraz jest tak, że ktoś przyjdzie, komuś coś trzeba powiedzieć, wyjaśnić, czasem coś dokupić, to wtedy ja się za to biorę. A zwykle to wolontariusze jak przychodzą, każdy sobie wybiera jakąś funkcję i robi to, co jest potrzebne. Jeśli chodzi o to, skąd mamy środki na działanie, to tutaj jest to naprawdę bardzo, są bardzo różnorodne źródła. Zdarza się pozyskać jakiegoś sponsora, zdarza się, że dostaniemy na jakiś cel środki z miasta. Zwykle Ola tutaj z kolei, która też jest w zarządzie, zajmuje się pisaniem projektów. Zdarzają się też po prostu sponsorzy indywidualni. Bardzo dużo jest też osób, które wpłaca tak po kilka... Ale chwilowo bym poprosił o to. Kilkanaście, kilkadziesiąt, czasem paręset złotych na nasze konto. Nie możemy prowadzić biurek gotówkowych, więc opieramy się na tym, co nam ludzie na to konto wpłacą. Od czasu pandemii nie gotujemy zupy samodzielnie. Wcześniej, kiedy tak robiliśmy, to ludzie też przynosili nam produkty na tą zupę. Czy to ziemniaki, czy to jakieś warzywa. W tej chwili jednak przeszliśmy na motyw właśnie taki, że zupa jest gotowana przez zaprzyjaźnioną restaurację, jedną lub drugą. Zdarza się jednak w dalszym ciągu, że ludzie przynoszą nam produkty na kanapki albo na przykład ktoś ciasto czasem upiecze. Przyniesie coś innego.